o internecie, o mediach społecznościowych. Jacek Pochłopień z magazynu Forbes jest naszym gościem. Witam cię, Jacku, bardzo serdecznie. Dzień dobry. Posłuchamy jeszcze najpierw wypowiedzi prezesa Wirtualnej Polski, firmy, która niedawno weszła na giełdę i jest jednym z głównych, najważniejszym konkurentem Onetu. Dwa portale rywalizujące od lat na polskim rynku. Posłuchajmy. Ja jestem bardzo zadowolony z naszego debiutu. Widać, że inwestorzy byli bardzo zainteresowani akcjami Wirtualnej Polski. Czuliśmy, że pierwszy dzień będzie dniem wzrostu kursu akcji, dlatego że dokonaliśmy dużej redukcji zapisów na etapie budowania książki. No ale oczywiście czekaliśmy i dzisiejszy dzień pokazuje, że Wirtualna Polska no już praktycznie dobija do kapitalizacji na poziomie 1 mld zł, co czyni z niej no, trzecią największą spółką mediową notowaną po Polsacie i TVN-ie, a przed Agorą z dwukrotnie wyższą kapitalizacją, więc uważam, że to bardzo ważny dzień dla naszej spółki. Duży ruch na tym rynku. Niedawno ogłoszenie nazwiska nowego prezesa Onetu, Aleksander Kutela, były szef HBO, czyli wielkiej sieci telewizyjnej w Polsce. Jacku, czy ta nominacja oznacza zwrot w kierunku multimediów? Jeżeli się bierze na prezesa kogoś, kto się zajmował tą branżą akurat, to jest jakiś sygnał, symbol, czy należy to traktować jako wynajęcie po prostu dobrego menedżera? No zdecydowanie. Ja to odbieram jako ważny sygnał. Jest to specjalista od digitalizacji, od obrazu, od tego, aby docierać z tym przekazem cyfrowym do użytkowników końcowych. Mhm. Myślę, że zdecydowanie jest to nominacja, która może wskazywać na taki kierunek obrazkowy, tak to umownie nazwijmy. Jak będzie teraz wyglądała rywalizacja Onetu i Wirtualnej Polski? Bo wydaje się, że jest coraz ostrzejsza, prawda? Widać wyraźnie, że obie firmy jakby poczuły krew i widzą wyraźnie, w którą stronę zmierza rynek. Na co postawią? No myślę, że będą przede wszystkim starać się powiększyć swoje terytorium posiadania. Obaj gracze stawiają na przejęcia, będą się na pewno rozglądać, w jaki sposób wzmacniać swoje medialne imperium, bo są tutaj dwa wątki. Jeden, oferty wirtualnej czy Onetu jako takiej, tę, którą widzimy wchodząc do internetu, czy w jakikolwiek sposób korzystając z usług, i drugiej, którą widzą ich partnerzy biznesowi, kiedy spoglądają na całą grupę medialną, na innych graczy w tej grupie i patrzą, co można im zaoferować. No, różne portale niszowe też, między innymi związane ze światem finansów, bankier.pl, money.pl, portale, na które cieszą się oczywiście mniejszą popularnością, bo zazwyczaj są skierowane do fachowców, ale jednak są ważne, prawda? No, właściciele tych głównych portali horyzontalnych muszą sobie odpowiedzieć, co dalej. Ja myślę, że portale horyzontalne są w niełatwej sytuacji, tak jak porównując stacje telewizyjne ogólnotematyczne, w odróżnieniu od tych niszowych czy skupionych na jakimś temacie, tu jest łatwiej, a ci główni gracze muszą sobie odpowiedzieć pytanie, co dalej, jak formułować swój przekaz, żeby nie tracić odbiorców na rzecz właśnie tych ściśle sformatowanych mediów. Czy według ciebie nie grozi nam duopol? Ciągle mówimy o rywalizacji Onetu i Wirtualnej Polski. Mam też wrażenie, że obu koncernom trochę na tym zależy, prawda? Żeby wytworzyć takie wrażenie, tak jak w przypadku Microsofta i firmy Apple. Prawda? Jest dwóch wielkich graczy, nikt się poza tym nie liczy. Tu gdzieś mamy na trzecim, czwartym miejscu Interię. Może to na tym polega ta zabawa. Platforma IPIS, nie przymierzając. No trochę tak, ale no, trzeba podkreślić, że na wszelkie transakcje przejęcia, powiększania grup musi wyrazić zgodę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który bada rynek i rzeczywiście działa dość sprawnie, patrząc, czy nie dochodzi do jakiegoś naruszenia konkurencji na rynku, która byłaby szkodliwa. Ale rzeczywiście, możemy mówić o tych dwóch graczach. Ja jestem pewny, że nieomal, że będziemy świadkami jakichś przejęć, może nawet spektakularnych, gdzie będą jeszcze zyskiwać na sile. Co nie znaczy, że ich pozycja jest komfortowa. To trochę taka pozycja, jak kilka lat temu operatorów telekomunikacyjnych, którzy musieli poszukać swojej pozycji na rynku. I oni ją znaleźli. Pocontel, T-Mobile czy Orange. Odnaleźli się, wiedzą teraz, co robić. Ja myślę, że ci duzi gracze internetowi są właśnie w takim miejscu, no i muszą bardzo uważnie szukać tej właściwej ścieżki, bo błąd mógłby być kosztowny. Czy według ciebie jest taka, istnieje możliwość rozszerzenia działalności tego typu koncernu? Na przykład Onet i Wirtualna Polska, które stają się operatorami telekomunikacyjnymi.
To jest bardzo atrakcyjne z punktu widzenia biznesowego, no bo jednak łączymy, prawda, te różne elementy sieciowe w jedno. No, to byłaby szansa też na poszerzenie źródeł, listy źródeł dochodu dla takich firm. Osobiście nie stawiałbym na operatora telekomunikacyjnego, ale też nie zdziwiłbym się, gdyby czymś nas zaskoczyli. Tak, znów porównując, no mamy operatorów telekomunikacyjnych, którzy świadczą, co prawda z partnerem bankowym tak naprawdę, ale no usługi właśnie bankowe. Mhm. Tak samo może być tutaj. Te główne portale mają dostarczać informacji, usług i rozrywki. I teraz całe... Przypomnijmy, że Apple właśnie zaproponował niedawno wprowadzenie swojego własnego systemu płatności w internecie, prawda? No na przykład. I teraz cały dowcip polega na tym, że trzeba te klocki złożyć w całość, czyli znaleźć źródła przychodów, stabilność finansową. To jest dość duże wyzwanie przed takimi graczami. No jednocześnie utrzymując użytkowników, czy generując jakieś przychody. Myślę, że rzeczywiście, zresztą patrząc też jak Google działa, który gdzieś tam rozszerza swoją działalność, też szuka, no myślę, że możemy być świadkami czegoś, co nas zaskoczy. Być może jeszcze nie ma odpowiedzi na to pytanie. Być może same zarządy tych spółek jeszcze jej nie znają albo się zastanawiają, w którą stronę pójść. To się po prostu dzieje tu i teraz. Wspomniałeś o Google'u. Rzeczywiście, gdy spojrzy się na listę najczęściej odwiedzanych stron internetowych w Polsce, no to oczywiście Onet i Wirtualna Polska nie są wbrew pozorom na pierwszym, drugim miejscu, tylko Google, Facebook, YouTube to są te najpopularniejsze portale. I w przypadku zarówno Google'a, jak i Facebooka widać wyraźnie, że te portale społecznościowe w przypadku Facebooka czy Google, który przecież startował jako wyszukiwarka, one coraz częściej też przyjmują na siebie rolę takich platform newsowych, prawda? Można zdobyć informacje o tym, co się dzieje danego dnia, nie wychodząc z Facebooka dzisiaj na przykład. To prawda, choć to nie jest takie medium. Otwierając Facebooka, każdy widzi swój świat własny. Podobnie wchodząc w Google, wyszukiwarka pod nas pokazuje rezultaty. Tu widzimy świat, który trochę my kreujemy, a jeśli wchodzimy na Wirtualną Polskę czy Onet, widzimy taki świat, jaki nam podają fachowcy, zespół redakcyjny, który tam siedzi. I to jest bardzo ważna różnica, stąd ja jednak wierzę, jeżeli chodzi o informacje, ten obraz świata, rzeczywiście w te media fachowe. Ale przy okazji Google'a to jest jeszcze jeden szalenie ważny parametr. Wiedza, jaką o użytkownikach mają ci gracze. Ma Google, ma Facebook, mają portale, technologię Big Data i zobaczymy, w jaki sposób będą potrafili je wykorzystać. To jest kilka takich punktów krytycznych. Wykorzystanie zebranych informacji... No, rozmowa z reklamodawcami przede wszystkim. No tak, oczywiście, bo o to chodzi. Ale też o formułowanie tego przekazu usług, oferty usług dla użytkowników. To jest gra, która w tej chwili się toczy. Do tego się jeszcze nakładają urządzenia mobilne i absolutna rewolucja. No jest to fascynujące i myślę, że zupełnie jak z kursem złotego. Chyba trudno przewidzieć, w jakim miejscu będziemy za rok. Niejednokrotnie zadawałem tutaj pytanie różnym gościom na temat przyszłości mediów papierowych w kontekście rozwoju tego typu portali internetowych. Wspomniałeś o tym narzędziu, czy też zasobie wiedzy, którym dysponują Google czy Facebook. Czy to jest według ciebie najważniejsze narzędzie, dzięki któremu więcej reklamodawców przejdzie ze świata papierowego do świata internetu i świat papierowy ku oczywiście naszemu wielkiemu zmartwieniu po prostu umrze? Dla mnie jest ważne, żeby użytkownicy chcieli czytać Forbesa czy inne pisma. Na razie przede wszystkim na papierze. Niezależnie tego na czym. Tak, a za 3 lata być może jeszcze w jakiś inny sposób i odpowiednio do tego trzeba dostosować przekaz. No i myślę, że to jest najważniejsze. I teraz ten content, który się posiada, trzeba wykorzystać do budowy biznesu. Ten content może być podstawą marki, ale niekoniecznie podstawą biznesu. Google czy Facebook nie mają takiej marki jak media papierowe chociażby, ale trzeba teraz to właściwie wykorzystać. Ja myślę, że nie ma gotowej odpowiedzi na to pytanie, bo jest kwestia, co właściciele marek papierowych, tak to nazwijmy w uproszczeniu, z nimi zrobią, czy będą je potrafili właściwie wykorzystać. Jeśli tak, to przewaga będzie należała do nich. Właśnie mówisz o reputacji niektórych tytułów, ale ja mam takie poczucie, że to jest jednak trochę mit, bo jednak takich marek, wielkich tytułów z wielką tradycją i reputacją rzeczywistą jest bardzo niewiele w świecie. I chociaż muszę przyznać, że rzeczywiście te marki, które cieszą się taką reputacją, najlepiej sobie radzą także finansowo. Financial Times, The Economist, Wall Street Journal to są te gazety, te media, które jakby przetrwały tę rzeź
mediów papierowych, prawda, w ostatnich latach. To prawda. No, tu jest wątek, są pewne marki, które no, mają taką renomę, że ich pozycja jest niezagrożona. O inne, które też mają jakąś pozycję w miarę silną, no choćby załóżmy na polskim rynku, trzeba o nie dbać. Trzeba pamiętać o kontakcie z odbiorcą po to, żeby te marki właśnie papierowe nie zostały łatwo wyparte przez inne. Trzeba edukować odbiorcę, żeby on wiedział, w zależności od tego, czym się zajmuje, że potrzebuje pewnego zasobu informacji, być może każdego dnia. Jako człowiek pracujący w Forbesie pewnie nie masz aż takich zmartwień, jak ludzie, którzy pracują w tytułach o trochę mniejszej reputacji. Jest tak, że w mediach cały czas musimy obserwować to, co się dzieje dookoła, aby tego nie przeoczyć i to musimy robić czujni, wszyscy. Czujni i uważni. Jacek Pochłopień z magazynu Fortu, naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa.